No siemano, ja jestem Mateusz i zapraszam Was na ostatni film w tym roku. Kolejne wpadki na zakończenie roku, tym razem Liverpoolu i Realu Madryt. Arkadiusz Milik nie zagra w Atletico Madryt. Diego Costa ponoć był toksyczny. Jak wyglądały kulisy jego odejścia? Premier League być może kolejny raz będzie zawieszone. Cristiano Ronaldo mówi o zakończeniu kariery. Kiedy to nastąpi? Bramka Mario Balotelliego po 9 miesiącach przerwy. Podobno w 20 dni zgubił 5 kg. A na sam koniec o tym, gdzie zagrał Łukasz Piszczek po zakończeniu kariery w Borussii Dortmund. Wielkie dzięki, że przez ten cały 2020 rok i jakby na to nie patrzeć, to dość dziwny rok, oglądaliście nasz kanał cały czas, było Was coraz więcej, no i mam nadzieję, że ten nadchodzący rok będzie zdecydowanie lepszy. Życzę Wam dużo zdrowia, siły, wytrwałości, no i zapraszam na film. Po tym jak za porozumieniem stron Atletico Madryt i Diego Costa rozwiązali kontrakt, pojawiła się szansa na to, aby Arkadiusz Milik zajął jego pozycję. Między innymi na przykład hiszpański dziennik Marca umieścił Milika na okładce, no i zapowiedział wielki transfer Polaka do Atletico. O tym transferze głośno już było w te wakacje, no ale nic z tego nie wyszło i nie chcę Was martwić, ale pewnie i teraz nic z tego nie będzie. Jest już tyle plotek na ten temat, że podchodzę do tego naprawdę z wielkim dystansem. Zresztą włoski specjalista na temat transferów, czyli Fabrizio Romano, napisał na Twitterze, że takiego porozumienia nie będzie. No i uwaga, tutaj znowu chodzi o pieniądze. Napoli chce za Arkadiusza Milika 15 milionów euro, a na to Atletico Madryt na pewno się nie zgodzi, gdyż jest to dla nich za duża kwota. Wydaje mi się zresztą, że mają oni rację. W końcu jego umowa kończy się za kilka miesięcy i za te pół roku mogą go mieć kompletnie za darmo, a te 15 milionów euro na pewno można spożytkować o wiele, wiele lepiej. Tak więc, kto wie, może nie w styczniu, a w lipcu będziemy mieli Polaka w Madrycie. Zobaczymy. A co do porozumienia pomiędzy Atletico Madryt z Diego Costą, to sam zawodnik podobno poprosił o zakończenie tej umowy. I jak możemy się dowiedzieć, doszło do tego ze względów osobistych. Klub podziękował mu za lata gry, no i życzył wielu sukcesów w dalszej karierze. Jednak kulisy jego odejścia są zdecydowanie bardziej ciekawe. Hiszpański dziennikarz José Ramón zdradził, co działo się w szatni Atletico w ostatnim czasie. Costa był w bardzo niekomfortowej sytuacji jeszcze przed startem sezonu. To nie wydarzyło się nagle, sytuacja była napięta. Diego Simeone chciał mu pomóc, stawiał na niego, ale on zawodził. Był leniwy, był toksyczny w szatni. Kłócił się na treningach z trenerem, a szczególnie z asystentem Simeone. Praktycznie przestał trenować. Tym posunięciem Atletico pozbyło się problemu, ale teraz potrzebny jest nowy napastnik. Wczoraj o godzinie 19 w Londynie miało rozpocząć się starcie pomiędzy Tottenhamem a Fulham. Mecz jednak został odwołany i przełożony na inny termin. A powodem, dla którego tak się stało, są pozytywne wyniki testów przeprowadzone w drużynie Fulham. Nie wiadomo jest, kiedy to spotkanie się odbędzie. Ale przed tym meczem swoją dezaprobatę do działań władz ligi wyraził José Mourinho. Portugalczyk przyznał, że na 4 godziny przed rozpoczęciem spotkania nie było wiadomo, czy mecz się ostatecznie odbędzie, czy jednak będzie odwołany. Nie było żadnego oficjalnego komunikatu na ten temat. Jeżeli tak wygląda organizacja w najlepszej lidze świata, no to źle się dzieje. Dziennikarze mówią także o możliwym zawieszeniu rozgrywek w Anglii. 3 dni temu nie odbył się mecz Evertonu z Manchesterem City z identycznego powodu. Piłkarze Pepa Guardioli zostali odizolowani, a ich obiekty treningowe pozamykane. Wczoraj jednak władze ligi zdecydowały się na ponowne pozwolenie na treningi. W tą niedzielę ma być rozegrany mecz pomiędzy City a Chelsea, jednak czy to spotkanie się odbędzie, tego jeszcze nie wiadomo. Koniec kariery Cristiano Ronaldo, jak na razie nie ma o tym nawet mowy. Portugalczyk, który już 5 lutego będzie obchodził 36. rocznicę swoich urodzin, nie myśli nawet o zakończeniu kariery. Niedawno przyznał jednak, że Mundial w Katarze w 2022 roku będzie ostatnią jego wielką imprezą w karierze reprezentacyjnej, no ale o karierze klubowej już nie mówił. CR7 tak powiedział w ostatnim wywiadzie. Nadal czuję się silny fizycznie i psychicznie. Chcę grać w piłkę nożną na najwyższym poziomie przez wiele lat, nawet jeśli nigdy nie wiadomo, co się stanie. Mną cały czas kieruje chęć osiągnięcia kolejnego sukcesu. Tutaj nie ma znaczenia, ile ma się lat. Cieszę się każdą chwilą na murawie, gdyż w pewnym momencie to się zmieni. Mówię to młodszym kolegom na boisku. Należy cieszyć się chwilą. Nikt nie wie, co przyniesie jutro. Co do mundialu, to naszym celem jest próba awansu do finału. Triumf na mundialu byłby dla mnie spełnieniem marzeń. Jeżeli jeszcze w tym momencie zastanawiacie się, jak należy podejść do życia, no to te słowa Ronaldo mówią praktycznie wszystko. Mario Balotelli. Jeszcze go pamiętacie? No jeżeli tak, to bardzo dobrze. A jeżeli nie, to nic straconego. No bo włoski napastnik już o sobie przypomina. Na wiosnę tego roku rozstał się z Brescią, jednak powrócił do gry. Ostatnio podpisał nowy kontrakt z Moncą, która obecnie występuje w drugiej włoskiej lidze. I w pierwszym spotkaniu w ich barwach zdobył debiutanckiego gola. Zagrał łącznie 62 minuty, czyli jak na pierwsze spotkanie od 9 marca, to naprawdę bardzo dobry wynik. Szkoda jest na pewno tego, że mimo wielkiego potencjału, jaki posiadał, nie poprawił
prowadził swojej kariery we właściwy sposób, a nikt też jemu nie pomógł, aby podążał we właściwym kierunku. W ostatnim czasie, a dokładnie przez 20 dni, Mario Balotelli zrzucił aż 5 kg, a to jest naprawdę imponujący wynik. Takie informacje podają lokalne włoskie media. Życzymy mu oczywiście wielu sukcesów i aby ten rok 2021 był zdecydowanie lepszy. Łukasz Piszczek, były reprezentant Polski, a obecnie obrońca Borussii Dortmund, zdecydował się na wywiad z portalem Interia. W rozmowie opowiedział, jak będzie wyglądała jego przyszłość i czy jest szansa na to, aby zobaczyć go na boiskach polskiej ekstraklasy. Kilka klubów z ekstraklasy się do mnie odezwało i sondowało, czy byłbym zainteresowany ich ofertami, ale konsekwentnie powtarzałem, że na tę chwilę mam plan w głowie na swoją przyszłość. Plan jest taki, że w czerwcu wrócę i pomogę drużynie w trzeciej lidze. Do tej pory podczas pobytu w Polsce mieszkaliśmy w Zabrzu, ale niedługo przeniesiemy się do Katowic. Stamtąd będę dojeżdżał. Na początku będę pewnie potrzebował jakiegoś odpoczynku, ale znając siebie wiem także, że będę chciał być na jak największej liczbie treningów czy sparingów. Na ten moment Polak w barwach BVB rozegrał 372 spotkania. Osiągnięcie 400 meczów w koszulce jedynego klubu byłoby na pewno czymś wspaniałym, ale jak sam Piszczek powiedział, nie jest to już realne. Liverpool na zakończenie tego roku zaliczył 2 remisy z rzędu. 27 grudnia nie dali sobie rady z West Bromem, a wczoraj bezbramkowo zremisowali z Newcastle. Piłkarze Jurgena Kloppa nie są już tą samą drużyną co rok czy 2 lata temu. Grali bez polotu czy jakiejkolwiek energii. Naprawdę słabo się na to patrzyło. W pierwszej części meczu mieli 2 okazje na zdobycie gola, no ale ich nie wykorzystali. Z kolei Sroki po 15 minutach mogli zdobyć 3 bramki, no ale im też brakowało skuteczności. Zdecydowanie wielkie brawa należą się bramkarzowi Newcastle. Dalot w drugiej połowie miał kilka kluczowych interwencji, które zapewniły jego kolegom jeden, ale jakże ważny, cenny punkt. W tym sezonie piłkarze The Reds zremisowali nie tylko z Newcastle, ale także z Brightonem czy Fulham, a te kluby zajmują pozycję w drugiej części tabeli. Tak obecnie prezentuje się tabela Premier League. Przedwczoraj wielką wpadkę zaliczyli piłkarze Ronalda Koemana, remisując zaledwie po 1 z Eibarem, ale piłkarze Zinedina Zidana wczoraj postanowili im dorównać, no i zrobili praktycznie to samo. Oni po 1 zremisowali z Elche. I tak tym remisem przerwali naprawdę bardzo dobrą passę 5 wygranych z rzędu. Od 20 minuty tego meczu to Real Madrid prowadził po dobitce Luki Modricza. Jednak w drugiej części meczu Carvajal faulował w polu karnym i piłkarze Elche 11 zamienili na gola. Więcej goli w tym spotkaniu już nie było. Fala krytyki spłynęła na Zinedina Zidana, który mimo remisowego wyniku na pierwsze zmiany zdecydował się dopiero w 77 minucie spotkania. Tak obecnie prezentuje się tabela La Ligi. A co do FC Barcelony, to remis z Eibarem zakończył ich rok w taki sam sposób, jak klub wyglądał w tym oraz poprzednim sezonie. Pozycja Barcelony na 6 pozycji w lidze na koniec tego roku jest, no, po prostu szokująca, a Ronald Koeman, który miał być lekiem na całe zło, niestety nie dał rady. Być może potrzeba po prostu więcej czasu. Sam Leo Messi ostatnio powiedział, że atmosfera jest o wiele lepsza. No ale do tej atmosfery należy dołożyć jeszcze wyniki, a ich na razie nie widać. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. A poza tym zapraszam Was do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się oczywiście na dole w opisie tego filmu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w nowym roku. Cześć!